Szanowni Państwo, zgodnie z tym, że jako jeden z organizatorów grupy inicjującej zmiany, zgodnie z złożonym oświadczeniem, nie zamierzałem i nie kandyduję do Rady Nadzorczej. Chcę, aby pozostać w bliskim kontakcie z osobami, które zostały zaprezentowane w niniejszej broszurze. Będę służyć swoją radą, pomocą, doświadczeniem dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców. Tylko wspólne działanie, jak widać, ma sens i prowadzi do pozytywnych zmian. Henryk Hankus się kłania. Proszę Państwa, spotykamy się na finale, można powiedzieć, naszej roboty, która się rozpoczęła dokładnie w październiku w zeszłym roku, kiedy żeśmy powołali grupę inicjującą dobre zmiany w naszej spółdzielni. Jak Państwo wiecie, wszystkie te sprawy żeśmy poregulowali właśnie na walnych zgromadzeniach, gdzie wszystkie sprawy, któreśmy chcieli załatwić, a więc przede wszystkim zmniejszenie Rady Nadzorczej do 7 osób, zmniejszenie jego uposażenia do 30%, likwidacja rad osiedlowych, likwidacja koligacji rodzinnych do wyboru do Rad Nadzorczych, to mamy wszystko w zmianach statutowych i to zrobiła właśnie grupa ta inicjująca zmiany, osoba oczywiście Jacka Wrażeń, Stanisława Kalisza, mojej skromnej osoby Henryk Hankus, Krystyna Romańczuk i Arkadiusz Łyka. Po wszystkich zgromadzeniach, gdzie już mamy w zasadzie to załatwione, czekaliśmy aż na rejestrację w KRS-ie. Zgodnie z tym dostaliśmy wiadomość od zarządu, że wszystkie zmiany są zarejestrowane w KRS-ie, że możemy przystąpić już do planowania jak najszybszych wyborów do Rad Nadzorczych, które jak Państwo wiecie, odbędą się w dniach od 21 kwietnia. Kończymy ostatnią, piątą część 27 kwietnia, to jest czwartek. Grupa inicjująca te zmiany wytypowała, można powiedzieć, spośród wielu kandydatów swoją siódemkę ludzi, którzy przeszli weryfikację. Chcieliśmy po prostu sprawdzić ich kompetencje, ich zaangażowanie, co mają zamiar zrobić, a przede wszystkim też jaką mają wiedzę fachową w tej materii, co mogą podziałać właśnie w tej strukturze Rady Nadzorczej, bo jak wszyscy wiemy, no, nadzorować zarząd spółdzielni. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej z tych ludzi, których my popieramy, dostało się do nowej rady. O tych samych pokrojach myślowych, co my mówimy, to te zmiany są do przeprowadzenia. Życzymy, żeby to byli akurat ci ludzie, których my osobiście popieramy. Jak się stanie, to wszystko zależy, proszę Państwa, od Was, od Waszej frekwencji, jak przyjdziecie na te zebrania i od wiedzy, a tak samo będziecie możliwość ich przepytywania, tych kandydatów tam na miejscu. Co chcą, jaką mają wizję. Ja bym im życzył, żeby się udało wszystko, co na tą chwilę zamierzają. Nazywam się Agnieszka Bogusz i reprezentuję osiedle Wojska Polskiego 1. Przyjęłam propozycję współpracy z grupą inicjującą zmiany, ponieważ leży mi na sercu dobro wszystkich członków spółdzielni. Zmiany, jakie grupa doprowadziła, to jest zlikwidowanie rad osiedla, zlikwidowanie rady nadzorczej z 15 członków na 7 doprowadziły do wielkich oszczędności. Jest to kwota ponad 2 milionów złotych. Pan Henryk Hankus jest człowiekiem, który chce po prostu dla spółdzielni jak najlepiej i mam nadzieję, że zaufanie, jakim mnie obdarzył, będzie po prostu procentowało w przyszłości. Szukanie oszczędności w spółdzielni to jest temat, który do mnie przemawia. W związku z tym, że jestem nieaktywna zawodowo, obecnie jestem na rencie, swój czas będę mogła poświęcić na nasze sprawy, sprawy spółdzielni. Dzień dobry, Marek Frydryk. Mam 44 lata, od 18 lat jestem mieszkańcem Knurowa oraz członkiem spółdzielni. Jestem również członkiem grupy inicjującej zmiany w naszej spółdzielni. Jestem osobą komunikatywną, otwartą na ludzi i ich potrzeby. Przede wszystkim chciałbym zmienić nasze nastawienie do kwestii oszczędności, ale oszczędności poprzez inwestycje w dobre urządzenia, to znaczy urządzenia, które dzięki swojej nowoczesności są w stanie zaoszczędzić nasze pieniądze. Mówię tutaj przede wszystkim o latarniach LED, które niestety u nas jeszcze nie są montowane, oraz fotowoltaice, która mogłaby się znaleźć na budynkach bloków. Myślę, że to jest dobra zmiana, dzięki której tak naprawdę zaoszczędzimy wspólnie pieniądze. Mam wykształcenie wyższe z dziedziny finansów i również mam nadzieję, że dzięki temu będę mógł pomagać w planowaniu budżetu oraz inwestycji w naszej spółdzielni. Dziękuję bardzo.
Witam serdecznie Państwa. Moje nazwisko Tadeusz Jasiński. Jestem społecznikiem. Kończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach. Jestem ze środowiskiem górniczym mocno związany, tak jak i na kopalni Gliwice i do jej likwidacji teraz obecnie na Szczygłowicach. Na kopalni Gliwice przejęliśmy zasoby po kopalni, gdzie utworzyliśmy spółdzielnię. Co u nas w spółdzielni? W naszej spółdzielni chciałbym przede wszystkim trzema zagadnieniami się zająć, czyli funduszem remontowym, eksploatacyjnym i ciepłem. No i zająć się przede wszystkim formą i zabudową nowoczesnych balkonów, które istnieją. No, dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie. Dzień dobry, nazywam się Kalina Nowak. Reprezentuję mieszkańców osiedla Wojska Polskiego. Kandyduję do Rady Nadzorczej, ponieważ chcę czynnie uczestniczyć w zmianach korzystnych dla mieszkańców lokatorsko-własnościowej spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie pracuję w szpitalu psychiatrycznym w Toszku, jak również w nowo otwartym Centrum Zdrowia Psychicznego w Knurowie. Jako właścicielka lokalu mieszkalnego w zasobach spółdzielni od dłuższego czasu obserwuję podwyżki czynszów, które dotykają mojego portfela, jak i moich sąsiadów. Uważam, że należy po gospodarsku zacząć planować wydatki na remonty. Bardzo proszę o oddanie na mnie głos, jak i również naszej pozostałej szóstki z komitetu inicjującego zmiany. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Adam Przypylski. Jestem kandydatem do Rady Nadzorczej LWSM z osiedla Szczygłowice. Z osiedlem Szczygłowice jestem związany całe swoje świadome życie. Tutaj się wychowałem, tutaj chodziłem do szkoły, tutaj założyłem rodzinę i tutaj wychowuję moją córkę. W imieniu komitetu inicjującego zmiany chcę obniżyć czynsz o oszczędności, jakie udało się zaoszczędzić w wyniku zmian statutowych. W dobie wysokiej inflacji szczególną troską trzeba objąć nasz budżet. Dlatego zamierzam szczególną wagę przywiązać do przyglądania się wydatkom spółdzielni. Proszę o oddanie głosu na mnie i na pozostałych kandydatów z naszego komitetu. Tylko jako drużyna możemy Wam się przysłużyć. Dzień dobry, nazywam się Krystyna Romańczuk, reprezentuję mieszkańców Wojska Polskiego 2. Biorę udział i kandyduję do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Brałam udział w grupie inicjującej zmiany. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ wszystko było robione pod kątem oszczędności spółdzielni. Dlatego chciałabym dalej kontynuować to działanie razem z tą grupą. A może mi w tym pomóc moja praca zawodowa, ponieważ pracuję w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych. Mam kontakt z ludźmi, potrafię rozeznać, co wspólnotom jest potrzebne, co nie. Są to koszty eksploatacyjne, są to koszty funduszu remontowego. No i potrafię, myślę, że potrafię zrobić, przenieść swoją pracę zawodową na działalność w Radzie Nadzorczej. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Stanik. Mam przywilej i przyjemność kandydować do Rady Nadzorczej Spółdzielni z ramienia grupy inicjującej zmiany Henryka Hankusa. Reprezentuję osiedle Pocztowa oraz osiedle Spółdzielcze. Uważam, że Rada Nadzorcza jest to organ, na którym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z racji tego, jak funkcjonuję zawodowo, a jestem strażakiem na stanowisku dowódczym w Państwowej Straży Pożarnej, jestem przyzwyczajony i mam świadomość tego, że ludzie patrzą na moje ręce, oczekując ode mnie profesjonalizmu, zaangażowania, determinacji i wytrwałości. Z pełną świadomością deklaruję, że wytrwale i konsekwentnie będę dążył do tego, aby wprowadzić zmiany w naszej spółdzielni dążące do uproszczenia funkcjonowania jej struktur, do znalezienia oszczędności tam, gdzie jest to możliwe oraz do przede wszystkim podejmowania decyzji, które będą służyć nam, mieszkańcom. Gorliwie zabiegam o Państwa głos na moją osobę, jak i na całą siódemkę z grupy inicjującej zmiany, ponieważ tylko razem możemy osiągnąć te cele. Proszę Państwa, w najbliższych dniach ta siódemka dotrze do Państwa mieszkań z tymi ulotkami. Będą chcieli z Wami porozmawiać. A jeżeli kogoś nie będzie z Państwa, to na pewno będą to te ulotki ustawione w drzwiach. Bardzo bym Państwa prosił o zaznajomienie się z tymi ich propozycjami, z ich osobami, abyście wiedzieli, jak przyjdziecie na zebranie, za co Was bardzo zapraszam i proszę o przybycie, żebyście wiedzieli, na kogo głosujecie.